Ponad 500 000 osób podpisało się już pod inicjatywą ustawodawczą w obronie polskich lasów, jaką zaproponowała Solidarna Polska. Regulacje mają być odpowiedzią na unijne próby zawłaszczania nowych kompetencji, między innymi w obszarze gospodarki leśnej. Bo jeszcze nikt nigdy w tak krótkim czasie nie zebrał tak ogromnej ilości podpisów, bo to blisko 500 000 podpisów w obronie polskich lasów. Wielki sukces leśników, Solidarnej Polski, która wyszła z tą inicjatywą i wszystkich tych, co kochają polskie lasy, co chcą, aby to polskie państwo, aby to Polacy mogli nadal mieć wyłączny zarząd nad tymi lasami, aby Polska była suwerenna w obszarze gospodarki leśnej. Wiemy, że zakusy unijne idą daleko. 500 000 w zaledwie 7 dni udało się zebrać, mimo tych wstrętnych ataków ze strony Donalda Tuska, ze strony Janiny Ochojskiej, ze strony mediów polskojęzycznych, które usilnie atakują lasy państwowe i leśników, którzy mają wpisany etos i walkę o dobro przyrody w swój kod DNA.